zagotowaliśmy wodę. Faktycznie trzeba było to tak obłożyć, żeby nie wywiewało tego ciepła. Miam, miam. Zupa z łososia. Mamy to na plaży. Na plaży zupa, świeża zupa z łososia. To chyba nikt do tej pory nie miał, co? Filip. Od tego ogrzewacza jest bardzo ciepło. Jesteśmy dzisiaj na zawodach wędkarskich, nocnych zawodach wędkarskich. Będziemy wędkować całą noc. Tam mamy przepiękny zachód słońca. No może jeszcze niekoniecznie. Łowimy na dwie wędki. Zobaczcie, tutaj jest nasz namiocik. Trochę żeśmy nanieśli brudu. A tutaj mamy Filipa. Filip, co ty teraz robisz? Jem gofry. Jak zrobimy gofry? Jak już Filip się naje tymi goframi, nie? To co będziemy robić? Zupę rybną. Zupę rybną? Nie no, szok. Dobra, ale zupę rybną nie będziemy robić w gofrownicy. Tylko zupę rybną zrobimy już normalnie na takiej maszynce, która jest na naftę. Będziemy to próbować w każdym razie zrobić tą zupę rybną. Bo warunki dzisiaj, zobaczcie, warunki nie są sprzyjające. Mocno wieje wiatr, jest zimno. No i przydałoby się jakieś ogrzewanie. Także mamy taki ogrzewacz naftowy. Ja go folią tak zrobiłem dookoła, żeby bardzo mocno nam ogrzewał tą płytę u góry, bo postawimy na tej płycie czajnik. I sobie zagotujemy za chwilę kawę, no i później będziemy robić zupę rybną na plaży. Filip, no naprawdę to jest tak, się da? Da się. Da się, pewnie, że się da. A tam się jeszcze ładuje komóreczka, no pewnie, że się da. A zaraz będziemy latać dronem, bo baterie do drona się już właśnie przed chwilą naładowały. Słuchajcie, w tych niesprzyjających warunkach atmosferycznych, bo wieje mocno wiatr, zagotowaliśmy wodę. Faktycznie trzeba było to tak obłożyć, żeby nie wywiewało tego ciepła, ale tam dziura jest na dziurze. Natomiast jest woda zagotowana, nie? Jest. Mamy powerbank od Extra Link. Słuchajcie, to już są któreś gofry, które my jemy. Tam zobaczcie, tak to wygląda w praktyce. No i daje radę, słuchajcie, daje radę, żeby zrobić gofry tak dla, nie wiem, dla całej rodziny, no to schodzi jakieś 25% z tego naszego mega powerbanku. Maszynka ma 1400 W, natomiast tutaj mamy, że niby max jest 1200, ale ona sobie bez problemu radzi z obsługą takiej maszynki. Tutaj naprawdę nic nie furczy. Nie, tak sprawdzam, bo tutaj są wentylatorki. Nie ma żadnego problemu. Także zobaczcie, jesteśmy nad wodą, na nocnej zasiadce. Powoli się zachód słońca nam tam robi. Nie, mamy parawan, bo co to by była za plaża bez parawanu? Namiot plażowy, czy można rozbić namiot plażowy na plaży? No pewnie, że można. Jak się łowi ryby, albo my łowimy ryby. Koledzy obok właśnie zameldowali, że mają kolejną flądrę. No czas by było, ty, a damy radę flądrę usmażyć na patelni? Nie wiem. Nie mamy patelni. Nie. Następnym razem. Przenieśliśmy nasz ogrzewacz w pobliże namiotu, nie do namiotu, bo to mogłoby być niebezpieczne, ale tak zobaczcie, jest przy namiocie, stoi przy wejściu do namiotu. W tle mamy bardzo piękny zachód słońca. Zobaczcie, mamy oświetlenie na 220 V, będziemy je podłączać do powerbanka ekstremalnego. Filip, co tam mamy, powiedz? Zupę z łososia. Miam, miam. Zupa z łososia. Ja cię kręcę, zobaczcie, my to mamy, o, aż się zaparowało. Mamy to na plaży zupa, świeża zupa z łososia, to chyba nikt do tej pory nie miał, co? Filip. I jeszcze słuchajcie, taki myk, nie? Od tego ogrzewacza jest bardzo ciepło. Zrobiłem taki patent z tą folią, ale myślę, że tak jak on stoi teraz tutaj, to może nawet i niekoniecznie to jest potrzebne. Na pewno jak ta folia jest ściągnięta, to dużo jest cieplej w namiocie, nie? Zrobiliśmy to, bo jednak mocno wieje wiatr, zobaczcie. Sztorm na wodzie. A my będziemy sobie za chwilę wcinać taką zupę. The best! O, mam branie. Mam branie, ale nie widzę.
takie śmieci też w Bałtyku pływają, ale to pływają dlatego, bo my je wyrzucamy. Znaczy się nie ja osobiście, ludzie je wyrzucają, także ten śmieć poleci do utylizacji, a my łowimy dalej. Która jest godzina? 24:30. O, to jest późno. Ja się zdrzemkowałem na chwilę i jak tam jest ciepło, ludzie. To jest jakiś koszmar normalnie. To jest lepiej niż w domu. Dawaj, dawaj. I co, nic nie brało? Nic. Skubany. Przepiękny zachód słońca i wschód słońca na plaży. Słuchajcie, no cóż chcieć więcej. Mieliśmy gofry, mieliśmy zupę rybną, no i mieliśmy świeżo zaparzoną kawę na plaży. Zobaczcie, ja dokupiłem do tego ogrzewacza jeszcze taki zwykły czajnik, to z jakiegoś Auchan, nie wiem, za 20 parę złotych. No i tą podstawkę, którą mamy na tym podgrzewaczu, nie używaliśmy jej, żeby tak w ten sposób sobie tutaj, nie wiem, gotować tą kawę bądź tą zupę. Ściągnęliśmy ją, bo żeśmy zauważyli, że wtedy po prostu większa moc taka grzewcza jest, jeżeli chodzi tutaj o tą górę, tak? Natomiast jeżeli chodzi o ogrzewanie samo, to rewelacyjnie się to sprawdziło. Mieliśmy tutaj to ze względów bezpieczeństwa, tą czarną górę założone. Troszeczkę też miałem tej folii aluminiowej z tego względu, że bardzo duży wiatr był. Tak jak widzieliście na filmie, trochę to wywiewało nam to ciepło z tego namiotu, bo on był cały czas otwarty. Pomimo tego w namiocie było tak ciepło, że tak prawdę mówiąc było za ciepło w pewnym momencie. Waga 4 kg, można nalać nafty 4,6 kg do środka. Myśmy nalali takiej zwykłej, zobaczcie, nafty kupione gdzieś tam z Allegro, jakieś 2 litry, co starczyło na ugotowanie tej zupy i na całą noc ogrzewania tego naszego namiotu, więc tutaj jest, bym powiedział, spoko, spoko sprawa. Słuchajcie, producent do tego ogrzewacza naftowego daje dodatkowy taki knot. Natomiast ten knot jest zrobiony z jakiegoś tam włókna szklanego i on się tak praktycznie nie zużywa. Więc no, wystarczy to naprawdę na tyle czasu. Dla mnie najważniejsza sprawa to, że myśmy mogli przyrządzić tą zupę, no tak w zasadzie od podstaw. Czyli na przykład nam ziemniaki się ugotowały normalnie. Bo tak żeśmy na początku myśleli, że może być z tym problem. Ale jak się to odpowiednio ustawi, odpowiednią moc się temu da i tą folię aluminiową się zastosuje, to no nie ma problemu z takimi rzeczami. Prym jednak mimo wszystko wjedzie maszynka do wytwarzania 220. Ja jestem z niej mega zadowolony, bo na plaży żeśmy mieli oświetlenie. Tak jak widzieliście, tak normalnie mieliśmy jak w dzień. Się tylko naciskało, mówiłem: Filip, włącz prąd. Naciskał tutaj, zobaczcie, guzik, zapala się dioda, robi się nam prąd i bez problemu wystarczyło to na zrobienie gofrów, bo tam chyba zeszło nam 30% przy robieniu gofrów, bo żeśmy co chwilę ją odpalali, co chwilę z powrotem nagrzewaliśmy maszynkę do robienia gofrów. Przypomnę, maszynka do robienia gofrów 1400 W, a ten nasz powerbank teoretycznie 1200 maksymalnie ma. Tak wam tylko powiem, że jak ktoś by chciał sandwicze sobie robić, to w tym momencie taka maszynka do sandwiczy bierze 700 W, więc bez problemu najmniejszego. Słuchajcie, ale to będzie dopiero uzupełnienie tego naszego powerbanku. To jest zestaw solarny, 120 W i myślę, że użyjemy to z Filipem w mega buszu terenie, naprawdę poza miastem, rozbijemy namiot i zrobimy sobie kilkudniową zasiadkę wędkarską oczywiście i użyjemy do ładowania tego naszego powerbanku, użyjemy zestawu solarnego. Myślę, że to może być strzał w dziesiątkę, bo w tym momencie mamy prąd, możemy sobie robić sandwicze, nie wiem, tosty, cokolwiek sobie wymyślimy i w ciągu dnia to się powinno naładować za pomocą samego słońca. Ale to w następnym odcinku. Jest lato, jest zupełnie nowa seria Tech Weekowa taka. Myślę, że wam się podoba. Do zobaczenia, no za tydzień. Trzymajcie się. Cześć!